Piebiak pozwał Lubnauer. Chodzi o kreaturę, Łukasz Piebiak ostrzega. Będę reagował na pomówienia. Każdy, kto będzie mnie pomawiał czy wyzywał publicznie, może się spodziewać takiej reakcji, stwierdził sędzia Łukasz Piebiak po tym, jak złożył do sądu prywatny akta oskarżenia przeciw posłance Katarzynie Lubnauer. Sędzia oskarża ją o pomówienie. Jak poinformowały media w środę, Piebiak złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia prywatny akta oskarżenia przeciwko posłance Lubnauer, a równolegle wniósł do Sejmu wniosek o uchylenie jej immunitetu. Polityczka została oskarżona o to, że 2 lutego 2021 rok. W publicznej wypowiedzi, którą wyemitował portal TVN24.pl, pomówiła go o to, że był jednym ze współautorów hasła NAW w stosunku do byłej pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz mówiła o nim, że jest to straszna kreatura, obrzydliwy człowiek oraz bohater afery hejterskiej. Pani Katarzyna Lubnauer pełni zaszczytną funkcję posła na Sejm RP. To oznacza, że powinna cechować się kulturą wypowiedzi. Wypowiedź dotycząca mnie była ewidentnie obraźliwa, niesprawiedliwa i napastliwa. Nie uszłaby osobie bez żadnego wykształcenia i obycia. Pijakowi spod budki z piwem nie przystoi, a mówimy tutaj o osobie wykształconej, reprezentującej swoich wyborców, wypowiadającej się w Sejmie. Obrażanie innych jest nieakceptowalne w każdym kręgu kulturowym. To język, którego nie powinno się używać w debacie publicznej. Kojarzy mi się z wulgaryzmami, jakie padają na marszach kobiet, powiedział o akcie Piebiak. Jak tłumaczył, nie zamierza tego rodzaju sformułowań tolerować. Nie zasłużyłem sobie na to. Jeżeli tego rodzaju wypowiedzi nie wyczerpują znamion przestępstwa określonego w artykuł 212 paragraf 2 kodeksu karnego, to właściwie jakie wypowiedzi miałyby być penalizowane? Dodał. Łukasz Piebiak wystąpił o uchylenie immunitetu posłanki, z tych przyczyn złożyłem prywatny akta oskarżenia, a ponieważ pani Lubnauer jest posłanką, to postępowanie karne może się toczyć wobec niej wtedy, kiedy uchylony zostanie jej immunitet. Liczę na to, że każdy, kto to usłyszał, w tym posłowie, którzy będą decydowali o tym, czy uchylić swojej koleżance immunitet czy nie, zapoznawszy się z tą wypowiedzią, nie będą mieli wątpliwości, że proces karny powinien się toczyć przeciwko tej pani, podkreślił. Każdy, kto będzie mnie pomawiał czy wyzywał publicznie, może się spodziewać dokładnie takiej samej reakcji, dodał sędzia. Jestem i będę w tym zakresie konsekwentny i niezależnie od tego, kto będzie mnie pomawiać publicznie. Będę na to reagował konsekwentnie i bezwzględnie, również po to, aby zniechęcić kogokolwiek do prowadzenia debaty publicznej poprzez rzucanie obelki inwektyw, zaznaczył. Zwracam uwagę, że od przeszło pół roku w sądzie znajduje się prywatny akta oskarżenia przeciw Joannie Scheuring-Wielgus, a w Sejmie wniosek o uchylenie tej pani poseł immunitetu. W tym przypadku pani poseł też pozwoliła sobie obrażać mnie z trybuny sejmowej, twierdząc, że byłem głową układu, którego celem miało być poszukiwanie haków na sędziów i prokuratorów, oczywiście również nie mając żadnych dowodów na poparcie tych rewelacji, wyjaśnił. Łukasz Piebiak zaprzecza związkom z farmą troli. Zapytany też został o kierowane w jego stronę zarzuty dotyczące tzw. farmy troli i w resorcie sprawiedliwości, o której pisał portal onet.pl.pl wtedy, gdy Piebiak był wiceministrem. Piebiak zrezygnował z tej funkcji 20 sierpnia 2019 rok. Po publikacji portalu. Portal opisał w niej kontakt, jaki ówczesny wiceszef MS miał utrzymywać z kobietą o imieniu Emilia. Kobieta miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Co najmniej od roku, odkąd zdecydowałem się skomentować rewelacje onetu.pl, mówię, że ta cała afera jest aferą medialną, wykreowaną przez określony krąg mediów, które można nazwać obcymi mediami polskojęzycznymi, odpowiedział sędzia. Zaprzeczam, bym był członkiem jakiejś grupy czy tym bardziej osobą, którą organizowała procedur oczerniania kogokolwiek, w tym sędziów, zapewnił sędzia. Jak dodał, wytoczył w tej sprawie procesy cywilne i złożył prywatne akty oskarżenia także przeciwko dziennikarce, autorce tekstu.
Około 2 tygodnie temu sąd udzielił mi w tym procesie zabezpieczenia, nakazując opatrzenie tego tekstu wzmianką, że toczy się postępowanie przeciwko wydawcy i dziennikarzowi. Postanowienie sądu nie zostało wykonane, więc w ostatni piątek złożyłem wniosek o przymuszenie koncernu Ringier Axel Springer do umieszczenia tej adnotacji, wskazał. Zainicjowałem szereg postępowań w związku z bezpodstawnymi zarzutami dotyczącymi tej całej pseudoafery hejterskiej. Sądy udzielają mi zabezpieczeń nie z sympatii, tylko dlatego, że uznają moje roszczenia za wysoce prawdopodobne. Nic w tym dziwnego, skoro ci, którzy zarzucają mi udział w aferze hejterskiej, nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów. Mają tylko wytworzone przez nieustalone osoby materiały wyglądające jak zrzuty z ekranów telefonicznych, a jedyny prawdziwy dowód, jakim dysponują, czyli świadek, słynna Emi, czyli Emilia Schmidt, zapadła się pod ziemię. Ja i inni sędziowie, którzy zostali w tę aferę wmanewrowani, zaprzeczaliśmy, zaprzeczamy i będziemy zaprzeczać, że coś takiego miało miejsce, a jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to niech swoje twierdzenia udowodni albo niech oczekuje na pozwy i prywatne akty oskarżenia. Tego nie wolno tolerować, powiedział Piebiak.